Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku Fanpoczty. Tak, nagrywam Fanpocztę po Fanpoczcie. I jeżeli ktoś nie oglądał z was poprzedniego, to tam możecie, albo tu, nie wiem, gdzieś wam się wyświetli, możecie sobie wejść i zobaczyć. Słuchajcie, dzisiaj będę mieć kilka rzeczy. Mam dwie pocztówki, list i dwie większe paczki. Taka otóż to paczuszka, nie będę wam pokazywać, jest od Ani. Jest też paczka, którą wam pokazywałem w poprzedniej fanpoczcie, ona jest dosyć lekka i to jest od Dawida, chyba od Dadzia, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam też dwie pocztówki, poczekajcie, bo to jest w ogóle wszczepione tym. Jest też list od nie wiem kogo, bo nie jest podpisany, więc myślę, słuchajcie, że zaczniemy chyba sobie od pocztówek. Także jedną mamy z Darłówka, jedną mamy z Białogóry. W Białogórze byłem nieraz na wakacjach, bardzo fajne. I słuchajcie, z Białogóry. Dla najlepszego wiobera z pozdrowieniami z Białogóry przesyła Oliwia Czuja. Także Oliwka, bardzo serdecznie dziękuję za pocztóweczkę. Druga jest od Natki. Serdeczne pozdrowienia z wakacji ze słonecznego Darłówka. Przesyła twoja fanka Natka. Natka. To jest drugi sierpień, także to jest najbardziej aktualna. Przyznam się szczerze, że nie wiem, czy coś jeszcze było, ale raczej nie, dlatego że wszystko mam w jednym miejscu, więc chyba raczej żadnej pocztówki nie przeminąłem. Teraz zabierzemy się za tą otóż to kopertę. Nie wiem za bardzo od kogo, ale zaraz zobaczymy. Widzę, że jest jakiś list. Myślę, że możemy go otworzyć. W środku jest... O, dobrze. Aha, już widzę. Od Beaty. Jest od Beaty. Tu jest, słuchajcie, koperta na autograf. Pamiętajcie tylko o znaczku. Znaczek musi być. Pamiętajcie o tym. Dobrze. I mamy... Ujojojojoj, duży list. Bardzo długi. Szczecin, 1 sierpnia. Nie wiem za bardzo, czy mogę tutaj wszystko czytać, bo słuchajcie, tu jest bardzo dużo. A czekajcie, koperta ze znaczkiem? Tylko, że znaczek jest w środku. Nie ma. Albo jest w kopercie, poczekajcie. Oczywiście, że jest w kopercie. Także teraz możecie zobaczyć, jak nakleja Wojciech znaczki. Dzień dobry. Nie wiem w sumie, czy z dobrej strony nakleiłem, no ale to nieważne. Także dobrze, znaczek jest już naklejony, więc na pewno zdjątko wyślę. No i dobra, słuchajcie, myślę, że zacznę czytać. Czekajcie, tylko potrzebuję coś, co... O. Cześć Wojtku, w sumie to zabieram się za pisanie tego listu już jakieś pół roku, ale jak to się mówi, pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. Może się krótko przedstawię. Mam na imię Beata i mieszkam w Szczecinie. Z wykształcenia jestem filologiem. Czekajcie, filologiem, to jest coś napisane, ale nie mogę się rozczytać, przepraszam bardzo. A za niedługo także germanistą. Aha, czyli tutaj jest filologiem. Nie wiem, co to jest, muszy czysto? Przepraszam, Beata, naprawdę przepraszam. Idę w kierunku tłumaczeń, uwielbiam koty. Dalej moimi pasjami są śpiewanie, oglądanie filmów, głównie bajki i fantastyka, ale może być wszystko pod warunkiem, że mnie nie nudzi. Szybko zapamiętuję teksty z filmów, następnie lubię Harry'ego Pottera, Gwiezdne Wojny, muzykę rockową, ale nie tylko. Granie też lubię, ale konkretnych gier, w które gram lub grałam, jest mało. Jest ich dosłownie kilka. Głównie to proste platformówki i konsola Pegasus. Też grałem na Pegasusie. Tyle o mnie. Twój kanał na YouTube zaczęłam oglądać dzięki Madzie. Oglądam jej serię z The Sims 4 praktycznie od początku, ale długo nie mogłam się przekonać do twojego sposobu prowadzenia Zagrajmy. Minęło dość sporo czasu, odkąd zaczęłam oglądać więcej z twojego kanału. Jest to kilka wybranych let's playów. Pierwszą, które obejrzałam w całości, był Star Wars z Night Jedi Academy i była to chyba październik, listopad 2016. Wtedy powoli zaczęłam się przekonywać. Przechodząc do głównego powodu powstania tej formy wypowiedzi, to chciałam ci podziękować, ściśniemy dalej, za to, że twoje Zagrajmy uratowało moją psychikę od załamania. Zawsze lubiłam patrzeć, jak ktoś gra w ostatnim... Dobra, słuchajcie, tutaj była taka część troszkę bardzo prywatna i nie jestem pewny, czy ją przeczytać, więc po prostu ją ominę. Natomiast Beata, trzymam cię, ściskam cię bardzo mocno, wiesz, że będzie dobrze na pewno. No i słuchajcie, końcówka listu. Moimi ulubionymi Zagrajmy są serie z Kangur Kakao i Spyro. Mówiąc szczerze, to zdecydowanie wolę twoje, jak to mówisz, ramienie niż Andeca. Oglądam pojedyncze odcinki z Kamienia Filozoficznego. Jak patrzę na to, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Cóż, minusy znania gry na pamięć. No, też to mówię Maćkowi. Na zakończenie trochę bardziej oklepane sprawy. Prosiłabym o przesłanie autografu i życzę dalszych sukcesów. I jeszcze raz dziękuję. Pozdrowienia, Becia.
i tutaj mamy taką chyba małą żabkę narysowaną. Także bardzo, bardzo dziękuję i Beata, pamiętaj, że będzie dobrze, zawsze jest dobrze, to jest tylko niestety kwestia czasu. Także tak to, moi drodzy, wszystko działa, zawsze będzie dobrze, pamiętajcie, zawsze będzie dobrze. Czasami ja też mam tak, że wszystko się nakłada naraz i jest jedna wielka tragedia, no ale to wiecie, takie życie niestety. Dobra, słuchajcie, teraz tak, ja myślę, że otworzymy paczkę od Dawida, bo jest ona większa, ja mniej więcej chyba wiem, co tu jest, bo Maciek dostał bardzo podobną, więc powiedzmy, że... O, czekajcie, Tina! Także słuchajcie, tutaj w środku coś jest. Ja tu muszę wszystko odklejać. Nie wiem za bardzo, czy... Ojej, ja wam nahałasuję. Nie wiem, ale chyba wydaje mi się, że tu nie ma żadnego listu, czegokolwiek. Natomiast, czy ja to wyjmę jakoś? Oj, Dadzio. Ty to jesteś agent. Czekajcie, ja tu podejmuję wszystkie papiery. No w sumie się nie dziwię, że jest tak zapakowane, bo faktycznie mogłoby się to zniszczyć. Dobra, nie widzę, czekajcie, pierwszy to wyjmę. O, mogę przeczytać na nagraniu, to czekajcie, jest coś tam, to ja to przeczytam. Cześć Wojtek, z tej strony Dadzio, a tak naprawdę nazywam się Dawid. Mam 20 lat, uczę się jako mechanik samochodowy. Na twój kanał trafiłem 5 lat temu przez Magdę, bo nagrywałeś razem z nią Escape z Minecrafta, The Ruins of Aztec. Swoją drogą Ruins of Aztec, z tego co się orientuję, chyba jest najbardziej popularnym minecraftowym escape'em u mnie na kanale. To tak by the way, bo ostatnio to sprawdzałem. Interesuję się... motoryzacją, muzyką, mamy podobny gust i trochę technologią. Dobra, kończę, bo zamiast krótkiego listu będzie rozprawka. Na koniec zacytuję tekst mojej ulubionej piosenkarki. I tak jak dobrzy kumple przez świat płyniemy razem i czasem pod wiatr. Choć mówią kochać to jedyna rzecz, jak dobrze wiedzieć, że lubisz mnie też. Sylwia Grzeszczak, kumple. Twój gamers Dadzio. Szczerze powiedziawszy, nie znam tej piosenki Grzeszczakowej. Tak. I słuchajcie, uwaga, to trzeba delikatnie, słuchajcie, papierowy Wojciech. Zrobiony z papieru, właściwie z tektury, z tego co widzę. Nie będę go tutaj, patrzcie, nawet jest korona, czy ta nasza aureolka. O, czekajcie, o tu się widzę, coś zaczyna odklejać z tyłu. Ale bardzo fajny, na pewno sobie postoi u mnie. Zresztą zobaczcie, czy może stać. Może stać, słuchajcie, perfekcyjnie, idealnie. I widzę, że jeszcze są jakieś więcej fanartów. Swoją drogą, Dadzio, umiesz rysować. Także pierwszy fanarcik. I to jest chyba też zdjęcie z Instagrama, tak mi się przynajmniej wydaje. I tu jest, widzę, moja gęba i są wszystko. Aha, Aliu Normal, Sanowa, od tyłu to nie widać. Nikita gotowa do akcji. Maciek, zrób coś z gaszczem, uśmiech. Teraz na to koszyczek się mówi, uważaj, bo skończę ze wsparciem, bisz, dobrze zapamiętam to sobie. Także Dadzio, wielkie dzięki, to papierowe moje jest po prostu genius. Seriously, genius. Ja się kiedyś pamiętam, próbowałem bawić w też podobne rzeczy, ale niestety nigdy nie wychodziło. Także dobra, ja to tutaj ładnie położę. Jak stoimy z czasem? Czekajcie. No, nie jest źle. I słuchajcie, teraz jest paczka od Ani, która troszeczkę waży. Teraz wam powiem, ile dokładnie. To jest kilogram, kilo 100. Także myślę, że ją sobie otworzymy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak, więc pozwólcie mi, że ja sobie to po prostu przecinam, jak leci. Oczywiście jej nie otworzę, żeby nie było. No, czekajcie, chyba trafiłem dobrze. Widać, że folii. So much folia. Dobra, czekajcie, jesteśmy na dobrej drodze, ja wam to mówię, tak czuję to. Czekajcie, o, dotkniemy i idealnie. Okej, dobra, słuchajcie, jest chusteczki nawilżające dla dzieci nie mogą. Dobra, ale jest sama paczuszka i widzę, że ją otwiera się górą. Poczekajcie, muszę jeszcze tutaj poprzycinać trochę. Jak wy to lubicie zapakować tak, że my mamy z tym problem. To jest hit. To jest hit, moi drodzy. Czekajcie, czy ja tu... O, moment, jeszcze tu boki. Dobra, z jednej strony. Moje nożyczki zaczynają, robią się coraz bardziej tępe, powiem wam szczerze.
Ja już to otworzę. A, bo jeszcze tu jest zaklejone. Czekajcie. Ustawiamy. Dobra, trudno, rozwaliłem pudełko. Szybko mi bardzo. Ale dobra, czekajcie. O Jezu, paczka w paczce, seriously? Czekajcie, ja tutaj trochę poobcinam, żeby się lepiej wszystkim żyło i widziało, co się w środku dzieje. Czemu wy nam to robicie? Dlaczego wy robicie paczce w paczce? Taki challenging, żebyśmy wiecie, poćwiczyli troszkę. Dobrze, słuchajcie, tak wygląda wnętrze. Już widzę, że mamy list, mam list też prywatny, nawet bardzo zaznaczone. Hej Wojtek, miłego otwierania paczki, pozdrawiam, Ania KSG, PS, paczki masz ponumerowane. Dobrze, czyli widzę, że jest jedna i druga. Poczekajcie, ja to otworzę. Pierw może zobaczę ten prywatny list, bo może będę musiał odpowiedzieć. Nie jestem pewny. Jezus, co tu jest w środku? Okej, poczekajcie. O, słuchajcie, Ania mi tutaj ogarnęła. Słuchajcie, tutaj mam kopertę i wszystko na autograf. Jest ona poleconym, więc to na pewno zrobię. Nie wiem, słuchajcie, dlaczego, ale wydaje mi się, że większość rzeczy, które wysłałem wam poprzednio, czyli wszystkie kilka autografów, chyba nie doszły. I nie wiem, czy to czasem nie zawiniła moja poczta, bo nie wiem. Chyba wszystko nie doszło. Nie jestem 100% pewny, ale te osoby, które mi coś poprzednio wysłały, to było, że nie doszło, więc tak troszkę średnio. Ale dobrze, mamy, słuchajcie, paczuszkę numer... Jezu, to ciężkie. Czekajcie, mamy paczuszkę numer 1. Tu jest numer 2. Oj, mam słomkę. Słuchajcie, jest słomka. Ja to widzę, że to jest słomka. Więc domyślam się, że to coś będzie i nie wiem czasem, czy nie dostanę tego samego, co Maciek. Bo ja już widzę i znam tą słomkę, że to jest słomka do którejś z tych piciów, wiecie których. Dobrze, więc zaczniemy od number one. Oczywiście zapakowane. Jest tu filet. Dobra, to jest jakoś tak chyba delikatne, więc tak jest ciężkie. Tak delikatnie trzeba otworzyć. Dobra, uwaga. Oho, czekajcie, tu są słodycze. I see this. Ja to widzę, że tu są słodycze. Słodka chwila raz. Pudding na zimno czekoladowy. Swoją drogą bardzo dobre są te edkerowe puddingi, więc jest naprawdę niam, niam, niam. Landrynki frutti. Nie wierzę. Ej, skąd wy tu macie? Ciastka Scooby-Doo, kurde. To jest dr Gerard. Okej, pierwszy raz już takiego będę ogarniać. I mamy jeszcze oczywiście moje ulubione, ukochane, brzoskwiniowe żelki z Biedronki. Powiem wam szczerze, że to są jedne z lepszych. Jeszcze Lidl ma bardzo dobre. Także nie, dziękuję bardzo. Znowu będę gruby i tyle się skończy. Będę musiał znowu odchudzać. I tak to będzie wyglądało. Dobra. Ups, sorry. Dobra, chyba się tu nic nie połamało, bo ja się domyślam, co to może być. Jak już mówiłem, jest rurka wsadzona na dno, więc prawie na pewno chyba będzie to, o czym myślę. Czekajcie, ładnie pociąć. Wy nas nie lubicie z tymi pakowaniami, ja wam to mówię, naprawdę. Czasem jak jest wszystko, słuchajcie, tak zapakowane, to mam wrażenie, że kurczę się mścicie na nas. Dobra, już słyszę, że to się miota, więc tu się chyba nic nie potukło. Chociaż nie wiem, czy to jest to, o czym myślę. O tak. Dobra, ale mamy jeszcze gorzką czekoladę. O, ho. Patrzcie. Ananasy. To by pasowało bardziej. I to jest, słuchajcie, plastikowy w ogóle kubek. On jest w ogóle kubek w kubku. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Czekajcie, może zrobimy troszeczkę. Halo, ostrość.
Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale jest właśnie w ananasy i to jest freshly made. Czekajcie, gdzie jest ta słomka? Halo, słomka. Dobra, halo. Halo, słomka. Byłaś gdzieś tu. I się zmyłaś? Czekajcie. Halo, słomka. Mamy słomeczkę i z tego, co się orientuję, to chyba wchodzi, tak? Także też mam swój kubasek do picia. Fajne, kurczę, super. Zastanawiam się tylko, czy tutaj pomiędzy czegoś nie powinno być, bo ja pamiętam, że było, chyba że to się całe wypełni. Przyznam się szczerze, że nie wiem, ale bardzo fajne i na pewno będę z niego pić. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie paczuszki od Was. No wow, dużo, bardzo dużo. Mam też sporo słodyczy, więc będę miał co jeść. Także słuchajcie, moi drodzy, ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam Wam, że jeżeli chcecie mi coś wysłać, tam w opisie macie podaną, jak zaadresować i tak dalej, i tak dalej. Przypominam również, że to idzie na postę restantę, więc ja to odbieram na poczcie, nie wysyłacie mi tego bezpośrednio do domu, ale dajcie mi znać, że coś wysłaliście i tak dalej, żebym wiedział, że po coś mogę przyjść na pocztę. No i co? Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję tutaj bardzo wszystkim za przesłanie. No ten kubek jest po prostu mega, jest duży, pojemny, także na pewno będę w nim coś pić. Pewnie na jakichś live'ach i tak dalej, i tak dalej. Także cóż, moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy mi tutaj przesłaliście paczuszki, Bartka. Pamiętaj, trzymam kciuki, będzie dobrze. Po prostu czasem tak jest, że w małym okresie czasu się wszystko pieprzy, niestety. Sam to przechodziłem nieraz. Także cóż, ja bardzo Wam serdecznie jeszcze raz dziękuję. Przypominam Wam, żebyście zostawili łapkę w górę. Podzielcie się komentarzem w komentarzu tam na dole. Wpadnijcie też na wszystkie social media, macie to wszystko w opisie tam na dole podane. No i co? Ja Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.